Młodszy kapitan Daniel Mędak, dowódca jednostki ratowniczej gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W ubiegłym tygodniu zanotowaliśmy ogólnie 16 zdarzeń. 11 zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia i 5 pożarów. 1 czerwca około godziny 7:40 na drodze krajowej nr 22 przed miejscowością Stare Pole doszło do wypadku drogowego samochodu osobowego. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz pomocy zespołowi ratownictwa medycznego przed przetransportowaniu osób poszkodowanych do karetki. Kolejne zdarzenie miało miejsce 3 czerwca o godzinie 19:45 w Malborku na ulicy Michałowskiego. Miało miejsce zgłoszenie o osobie poszkodowanej znajdującej się w mieszkaniu, do której był utrudniony dostęp zespołu ratownictwa medycznego. Działania ratowników polegały na otwarciu drzwi wejściowych przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego i pomocy zespołowi ratownictwa medycznego przed przetransportowaniu tej osoby do karetki. Kolejne zdarzenie 4 czerwca około godziny 2:46 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego marki Golf, w którym znajdowała się osoba poszkodowana. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów piany ciężkiej na palący się samochód i jego ugaszeniu, a następnie na prośbę prokuratora wykonaniu dostępu i wydobyciu ciała osoby poszkodowanej z samochodu. Kolejnym zdarzeniem, jakie zanotowaliśmy, było zdarzenie 5 czerwca około godziny 2:30 na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Cisy doszło do wypadku samochodu osobowego. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów. Ponadto zanotowaliśmy zadymienie na klatce schodowej, plamę oleju, 4 razy rój pszczół, 3 pożary trawy, uwolnienie osoby z piwnicy oraz zablokowaną windę.